Jak wspomniałeś, startujemy spod pomnika Maryśki. To jest taka kolebka, Mekka, różnie ludzie na to mówią, lubelskich rolek. Tam zaczynaliśmy, bo ja należę do tej takiej najstarszej ekipy dinozaurów rolkowych. Byłem prekursorem i przecierałem ścieżki. I właśnie tam stawialiśmy pierwsze kółka. Stamtąd ruszamy i jedziemy sobie przez ulicę Łopacińskiego koło poczty do Racławickich. Przejeżdżamy całe Racławickie w kierunku Krakowskiego, całe krakowskie przedmieście, później Kapucyńska, Narutowicza, nad Bystrzycka w dół. Tu może być lekko, że tak powiem, z dreszczykiem, bo tam jest spory spadek, ale miejmy nadzieję, bo przetestowaliśmy trasę, że wszyscy dadzą sobie radę. Stamtąd przejeżdżamy do ulicy Zana i mamy całą ulicę Zana do przejechania. Z Zana wpadamy w ulicę Wojciechowską, w kawałeczek Morwowej, z tej Morwowej na Łęczowską, z Nałęczowskiej do Kraśnickiej, z Kraśnickich Racławickie, później Weteranów, kawałek Radziszewskiego i w zasadzie wracamy już pod pomnik. Robimy takie koło. Taka jest idea night skatingu, żeby punkt startu był w tym samym, którym jest meta, więc tam będziemy sobie jechać. Ja powiedziałem na samym początku spotkania, że jesteś freakiem, bo dla mnie te prędkości i to, co ty wyprawiasz na rolkach, to jest jednak, to jest nienormalne. Powiedz mi, jaki ty masz plan na bicie rekordu, bo wiem, że poza tym, że przygotowujesz tę imprezę dla wszystkich, gdzie będzie takie spokojne, bezpieczne jeżdżenie, to ty masz zapędy ekstremalne, jeśli chodzi o jeżdżenie na rolkach. Tak, zawsze miałem takowe, one ewoluowały, zmieniły się, kiedyś to były bardziej skoki, grindy, teraz jestem fanem prędkości, uwielbiam downhill na rolkach, to jest taki ostry górski zjazd, gdzie prędkości dochodzą nawet i do 100 na godzinę, a takim moim największym marzeniem, rzeczą, którą chcę osiągnąć, takie ekstremum, którego chcę dokonać, jest przejazd samotocyklem mojego serdecznego mistrza, kolegi Huberta Raptownego, mistrza stuntu znanego w całej Europie, 200 na godzinę za jego motocyklem i to jest coś, co chcę zrobić. No, trenuję do tego, przygotowuję się, bo ogólnie prowadzę zdrowy, sportowy tryb życia. Chcę to zrobić, tak? Chcę to zrobić, ale boję się, słuchajcie, żeby nie było, że się nie boję, bo to jest taki freak, ale ze świadomością, że może się kończyć źle. Dlatego też fajnie, że mam tutaj taką platformę, z której mogę o tym powiedzieć, bo może ktoś zainteresuje się i zechce gdzieś tam na moje plecy wrzucić jakąś naklejkę i zasponsorować mi kombinezon, w którym będę czuł się w miarę bezpieczny. Bo w zasadzie upadek przy tej prędkości, w momencie, gdy nie ma przeszkód stałym, jest do przebrnięcia, bo jest to ślizg. To jest bardzo podobne jak w przypadku wyścigów motocyklowych. Przewracasz się po prostu i lecisz ślizgiem, ale zabezpieczenie jest ważne. Ja teraz w tamtym tygodniu gdzieś tam miałem taki downhill i wywróciłem przy 70 na godzinę. No, trochę się starłem, ale ogólnie ochraniacze średniej klasy, powiedzmy, uchroniły mnie przed jakimiś większymi kontuzjami, więc tak to działa. Jak będzie wyglądało to bicie rekordu? Wybrałeś już sobie miejsce? Rozważaliśmy wiele miejsc, aczkolwiek wszędzie są jakieś miejsca, przeszkody. Myśleliśmy o lotnisku, ale lotnisko też ma łączenia płyt. To nie jest taka gładka nawierzchnia. Najlepsza jest gładka, bo te wszystkie nawierzchnie o podwyższonej przyczepności są bardziej porowate, a porowatość i prędkość już powyżej 100-120 na godzinę zaczynamy dostawać wibracji, więc miejsce jest jeszcze do ustalenia. Tak hardkorowo i bez jakichś tam medialnych krzyków trenuję sobie na podlubelskich wsiach, gdzie fundusze unijne, tutaj za co im bardzo dziękuję, zrobiły świeże nalewki, bardzo gładkie i tam w zasadzie jest troszeczkę pola. Ewentualnie jak polecę, to polecę powiedzmy w pszenicę, więc... Ale no, nie jest to na tyle doskonałe, bo jednak są te przeszkody stałe, ja się ich bardzo boję, bo zatrzymanie się tam z dużej prędkości na stałej przeszkodzie, no to wiadomo jak się kończy. No dobrze, to jest twoja ekstremalna przygoda, ale my jeszcze raz zapraszamy do tej wspólnej przygody wszystkich rolkarzy, tak? A więc zapraszamy na Night Skating Lublin. Przypominamy, to jest 8 sierpnia, godzina 21, ruszacie spod Maryśki, jest swobodny przejazd, można to nazwać spacerem, tak? Przyjacielski spacer? Tak, dokładnie tak, bo prędkość, jaką będziemy się poruszać, to jest średnio 10 km na godzinę, więc w zasadzie jest to wolny przejazd. Aczkolwiek, no, jeżeli ktoś czuje się na siłach, no to wiadomo, podjeżdża bliżej lewej strony, może troszeczkę przyspieszyć. Najwięcej pracy i najwięcej zmęczenia będą miały jednak osoby z teamu, bo to jest dość ciężka praca, bo to polega na tym, że ktoś, kto jedzie z przodu, całkiem na czele peletonu dostaje dyspozycję od kierownika, powiedzmy tak go nazwijmy, on mówi, ty blokujesz to przejście. I zadaniem takiego członka
Longa Teamu jest blokowanie przejścia do przejazdu ostatnich rolkarzy i gdy widzi już ostatni radiowóz policyjny, który zamyka totalnie peleton, wtedy wraca na początek stawki tą lewą stroną i wtedy to jest naprawdę taki fun dla Teamu. Więc jak są wśród Was ludzie, którzy chcieliby dołączyć do Teamu, to na naszej stronie rolkilublin.pl jest zakładka Team i tam są informacje, w jaki sposób można do nas dołączyć. Wy będziecie mieli coś dla siebie, troszeczkę fanu, no i będzie bezpieczniej, będzie ciekawiej.